Urywek sceny, który właśnie wam przerwałem, to fragment, który już stał się ikoniczny, mimo iż film dopiero wszedł do kin. Piosenka, do której tańczy Deadpool, to Bye 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 zespołu NSYNC, wydana aż 24 lata temu. Sam taniec, prezentowany przez pyskatego najemnika, to odwzorowanie choreografii chłopaków z NSYNC 1:1. Co ciekawe, tuż po premierze filmu, kanał NSYNC do oryginalnego tytułu swojej piosenki dodał w nawiasie Official Video from Deadpool and Wolverine, mimo iż piosenka na YouTube wisi już ponad 14 lat. Ale jako już nawiązań, ukrytych postaci i innych detali w tym filmie jest cała masa, to zacznijmy od samego początku. Film rozpoczynamy standardowym intro Marvela. Standardowym jak na MCU, aczkolwiek po raz pierwszy w filmie Deadpoola, mimo iż jest to jego film numer 3. Po raz pierwszy sceny umieszczone w napisie Marvel zawierają postać Deadpoola. Najpierw widzimy go tutaj, kiedy unika tarczy rzuconej przez Kapitana Amerykę. Sama scena pochodzi z pierwszej części Deadpoola, kiedy to robił unik przed lecącym Kolosusem. Natomiast po raz drugi widzimy go od frontu napisu w literze M. Co ciekawe, scena ta nie pochodzi z żadnego innego filmu, a z tego, który właśnie oglądamy i momentu walki Deadpoola z Wolverinem w Hondzie Odyssey. Napis Marvel Studios nie jest również standardowy jak w innych filmach. Pod koniec intro zwyczajne czerwone tło zmienia się w czerwoną strukturę. Ta struktura to oczywiście kostium Deadpoola, a sam napis zmienia kolorystykę w czerwono-żółtą, nawiązując wyglądem do tytułu filmu i jakby nie patrzeć, głównych bohaterów. Film rozpoczyna się Deadpoolem przełamującym czwartą ścianę. Jeśli nie wiecie, o co chodzi, to już tłumaczę. Przełamywanie czwartej ściany to termin używany, kiedy postać w filmie wie, że jest w filmie i zwraca się bezpośrednio do widza, wyłamując się z fabuły filmu i bycia tylko częścią za ekranem. Deadpool jako jeden z nielicznych jest postacią, która to robi. A więc, na samym początku tłumaczy nam, że dawno się nie widzieliśmy, w czym ma rację, gdyż Deadpool 2 wyszedł 6 lat temu. Później dodaje, że nie wiedział, czy w ogóle się zobaczymy, gdyż Disney wykupił Foxa, a cała saga X-Menów, Fantastycznej Czwórki i Deadpoola od lat 90. należała do Foxa, podczas gdy od 2009 MCU, które kojarzymy z Avengersami i tak dalej, należało do Disneya. Teraz Disney wykupił Foxa, ale postać Deadpoola nie za bardzo wpisuje się w to, co tworzy Disney, bla bla bla. Ale przejdźmy do najważniejszego. Miejsce, w którym rozpoczyna się film, nawiązuje do filmu Logan z 2017 roku. Jeśli nie śledzicie całego Marvela, to możecie być trochę zagubieni, więc już tłumaczę. W Loganie główna postać, czyli Wolverine, umiera. Mimo swoich zdolności regeneracji, naprawdę odchodzi z tego świata. Jednakże, jak wiemy, pojawia się w tym filmie. A więc, jak to możliwe? Na YouTube'owym kanale Ryana Reynoldsa, czyli aktora grającego Deadpoola, we wrześniu 2020 roku pojawił się filmik, w którym wraz z Hugh Jackmanem, odgrywającym rolę Wolverina, tłumaczą, jakim cudem Wolverine żyje w filmie Deadpool and Wolverine, skoro zginął w Loganie. Filmik był żartem i oczywiście nic nie wyjaśnili. Powiedzieli tylko, że Logan, a ten film to dwie zupełnie odrębne rzeczy i nie będą tego wątku poruszać w Deadpool and Wolverine. Mimo to, Deadpool przełamując czwartą ścianę, mówi do nas, że pewnie zastanawiamy się, jak sprawią, że Logan żyje, nie bezczeszcząc jego pamięci, po czym dodaje, że nijak, a Deadpool odkopuje zwłoki Wolverina przy akompaniamencie piosenki The Platters Only You and You Alone z 1955 roku. Kubek z napisem I Like Me, jak zobaczymy później, Deadpool zawinął z siedziby TVA, ale czyż nie opisuje on idealnie narcystycznej postaci Deadpoola? Niestety, jedyne co wykopuje Deadpool to korpus Wolverina, który jest adamantium, dlatego się nie rozłożył jak reszta ciała i posadził go dokładnie w tym samym miejscu, w którym Logan zginął. Deadpool rozmawia ze szkieletem Hugh i nabija się z jego australijskiego akcentu, jednocześnie rzucając żartem, że nic nie przywróciłoby do życia Wolverina szybciej niż duży worek pieniędzy od Marvela. Deadpool nawiązuje tym do faktu, iż Hugh Jackman po filmie Logan powiedział, że kończy z odgrywaniem roli Wolverina na dużym ekranie, a mimo to jednak pojawia się w tym filmie. Niestety słodką pogawędkę przerywa chłopakom wizyta strażników TVA. W tym momencie z nadleżącego drzewa wyłania się głowa pyskatego najemnika, a zaraz później wystawia rękę i krzyczy "Czekajcie!". Jest to nawiązanie do pierwszego filmu, w którym zrobił to samo. Najpierw wystawił głowę, a później podniósł ręce do góry. Również w pierwszej części dostaliśmy słynną sekwencję odliczania 12 kul z magazynków, załatwiając przy tym wszystkich swoich przeciwników. W tym filmie Wade robi to samo, jednak za pomocą kości ze szczątków Wolverina. Chwilę później Deadpool mówi do nas, że w ludzkim ciele jest 206 kości, chociaż kiedy ogląda plotkarę, to w jego ciele jest ich 207. Jeśli nie załapaliście, to Deadpool właśnie powiedział, że mu staje podczas oglądania Gossip Girl. Ten żart ma w sobie drugie dno, mianowicie główną rolę w serialu Plotkara odgrywa Blake Lively, czyli żona Ryana Reynoldsa w prawdziwym życiu. Cieszę się, że ich małżeństwo się układa. Film również rozpoczyna się od wydarzeń, które dzieją się dopiero później w filmie, aby po chwili cofnąć nas przez swój odbyt do wydarzeń, które doprowadziły Deadpoola do tego miejsca. Jest to ten sam zabieg, który został zastosowany w pierwszej części filmu. Również poznajemy Wade'a na moście jako Deadpoola, aby później cofnąć się w czasie i zobaczyć, kim był, zanim naukowcy z programu Weapon X się nim zajęli. Zostajemy wessani tam, gdzie byśmy nie chcieli i lądujemy w marcu 2018 roku na Ziemi 616 w siedzibie Avengersów, w której Wade Wilson stara się o dołączenie do elitarnej grupy superbohaterów. W tym miejscu dostajemy pierwsze cameo, jakim jest Happy Hogan, postać doskonale znana z MCU. Za plecami Happy'ego od lewej widzimy tę zabaweczkę z biura Pepper, srebrną maskę ze stroju Iron Man Mark II, pod maską kartę z podobizną Kapitana Ameryki, prawdopodobnie tę, które Nick Fury zabrał z szafki agenta Coulsona w pierwszych Avengersach,
Po prawej czasopismo Forbes, na okładce którego znajduje się Pepper. Takie samo wydanie mogliśmy już zobaczyć w Iron Manie 3. Na biurku przed Happym leży pierwszy reaktor łukowy Tony'ego Starka, który Pepper podarowała mu w Iron Manie 1. Po lewej od Wade'a znajduje się prototyp tarczy Kapitana Ameryki, który mogliśmy po raz pierwszy użyć w warsztacie Tony'ego w filmie Iron Man 2. Za jego plecami z kolei widzimy maskę Ironmana, jednak nie pochodzi ona z żadnego stroju, a jest to prawdziwa zabawka produkowana przez Hasbro. Tę samą maskę nosił dzieciak w Iron Man 2, który później okazał się być młodym Spider-Manem. Maska ta zasłania zdjęcie Tony'ego, na którym jest wraz z Peterem. Zdjęcie to mogliśmy zobaczyć w Avengers Endgame. Podczas pożegnania Deadpoola z Happym, na półkach zobaczyć możemy strój Ironmana Mark 5, który poznaliśmy w Iron Man 2, a na ścianie przy wyjściu wisi plakat z Expo Starka z 1954 roku, którego promocję mogliśmy zobaczyć na starym filmie oglądanym przez Tony'ego w Iron Man 2. Samo Expo promował Howard Stark. Deadpool nie zostaje przyjęty do Avengersów na Ziemi 616, a my przenosimy się na Ziemię 10005 i do roku 2024 oraz Wade'a pracującego przy sprzedaży używanych samochodów. Ale zanim to, widzimy szafkę Wade'a, w której leży książka The Canadian Mounted. Jest to seksowna historia miłosna, którą Wade bardzo dotkliwie zgłębiał w pierwszej części oraz już nie tak dogłębnie czytał w drugiej części. Przenosimy się do mieszkania Deadpoola i imprezy niespodzianki. Podczas imprezy Deadpool rozmawia z wszystkimi obecnymi, jednak kiedy Wade rozmawia z Buckiem i kończy swoją wypowiedź, Buck, chcąc odpowiedzieć, zostaje uciszony przez Wade'a słowami: jest to nawiązanie do drugiej części Deadpoola, kiedy Buck, próbując psychologicznie pomóc Deadpoolowi, usłyszał od niego: Jesus Christ, Buck. No more speaking lines for you. W tle za całą ekipą możemy zobaczyć figurkę Funko Pop Deadpoola oraz jego pluszową wersję. Na ścianie obok Dopindera wisi ramka, w której widać dzieła Roya Lichtensteina. Jednym z nich jest obraz In the Car, lecz postacie są zamienione miejscami. W oryginale to mężczyzna prowadzi samochód. Podczas rozmowy Wade'a z Vanessą, w której dowiadujemy się, że nie są oni już razem, a Vanessa spotyka się z niejakim Dermanem, w tle leci piosenka Juice Newton, Angel of the Morning. Jest to ta sama piosenka, która leciała w Deadpool 1 podczas sceny otwierającej. Na przyjęciu Deadpool nosi hawajską koszulę. Nie jest to niezwykły widok, gdyż Wade w obu poprzednich filmach nosił takie koszule, które były nawiązaniem do czegoś. Tym razem nie wiem, czy ta koszula do czegoś nawiązuje, wiem natomiast, że została ona wyprodukowana przez firmę Rees/Dunn i kosztuje 1300 zł. Wade pomyślał życzenie, zdmuchnął świeczki, a do jego drzwi zapukało TVA. TVA poznaliśmy w serialu Loki. Dla tych, którzy nie oglądali, najprościej i najszybciej mówiąc, TVA to Time Variance Authority, czyli Straż Ochrony Czasoprzestrzeni. Wade wychodzi z mieszkania, a na jego drzwiach widnieje numer 17. Numer mieszkania Deadpoola w pierwszej oraz drugiej części to 69. Patrząc na postać, jaką jest Deadpool, chyba nie muszę tłumaczyć, czemu akurat taki numer. Natomiast w tym filmie widać, że zmienił się on na 17. 17 to powtarzający się element w filmach MCU, coś jak A113 w wielu animacjach. Na przykład 17 był słowem aktywującym Zimowego Żołnierza, w Wojnie Bez Granic Czarna Pantera nakazuje otwarcie północno-zachodniej sekcji numer 17, czy choćby również w Wojnie Bez Granic 17A odblokowywało wyrzutnię, która wystrzeliwała w stronę Spidermana jego nanostrój. Strażnicy pytają Deadpoola, czy nazywa się Wade Wilson. Jak przystało na każdego faceta, który widzi czterech uzbrojonych gości, Deadpool odpowiada: Who's asking? TVA wyciąga swoje pałki, a Deadpool prześmiewczo pyta ich: Is that supposed to be scary? Pegging isn't new for me, friendo, but it is for Disney. Gdyby ktoś się zastanawiał, pegging oznacza penetrację męskiej jaskini przez kobietę podobną pałką do tej, którą mają Minutemeni. W tym żarciku mamy dwa nawiązania. Wade mówi, że nie jest to jego pierwszy raz, nawiązując tym samym do pierwszej części Deadpoola i sceny, w której to Vanessa mogła się zająć jaskinią Wade'a w Walentynki. Natomiast drugim jest fakt, że to pierwszy raz dla Disneya. Jak wspomniałem, na początku tego filmu produkcją Deadpoola do tej pory zajmował się Fox, natomiast Disney wykupił Foxa i ten film, czyli Deadpool and Wolverine, ujrzał światło dzienne pod szyldem właśnie Disneya, który raczej nie słynie z tworzenia filmów o najwyższej kategorii wiekowej. Choć patrząc na wiele kontrowersji, to nie byłbym tak pewny. Strażnicy robią swoje i zabierają Wade'a, który budzi się w siedzibie TVA. Jeśli oglądaliście serial Loki, to prawdopodobnie spodziewaliście się zobaczyć tutaj Morbiusa. Mimo to gość, który rządzi TVA, to Paradox. Nie chcę się zagłębiać w szczegóły. Po prostu pod koniec sezonu drugiego Loki, Morbius stwierdził, że chciałby wrócić do normalnego życia, stąd też możliwe, że Paradox zastąpił go na jego stanowisku. Docieramy do ważnego momentu. TVA przedstawia Deadpoolowi MCU. Wade od zawsze pragnął być w tym uniwersum. W końcu nawet kilka minut filmu temu był na rozmowie z Happym odnośnie bycia Avengersem. Nawet na YouTube jest filmik, w którym Deadpool wraz z Korgiem reagują na trailer filmu Free Guy, w którym to Ryan Reynolds gra główną rolę. W tym filmiku Deadpool zapytał Korga, czy ma jakieś wskazówki, jak dostać się do MCU. Any tips on getting into the MCU there, Korg? Ale wróćmy do TVA.
Na ekranach widzimy wiele scen Kapitana Ameryki z poprzednich filmów MCU. Po lewej mamy scenę walki Kapitana Ameryki z Lokim w Niemczech z filmu The Avengers. Na środkowym ekranie widzimy Kapitana Amerykę władającego Mjolnirem Thora z filmu Avengers Endgame. Po prawej scenę z misji podczas II wojny światowej przeciwko Hydrze z filmu Kapitan Ameryka Pierwsze Starcie. Później dostajemy salutującego Kapitana Amerykę ponownie z pierwszego starcia. Na ekranie obok nie widać całej sceny, natomiast łatwo zauważyć, że jest to scena walki na lotnisku z Kapitana Ameryki Wojny Bohaterów. Kamera odjeżdża, Wade również salutuje kapitanowi, a na ekranach widzimy kolejne nawiązania. TVA mówi Deadpoolowi, że może stać się herosem ponad herosami. Deadpool i jego wcale nie wybujałe ego wzięli to chyba zbyt dosłownie, gdyż Wade postanowił nazwać się, uwaga, Jezusem Marvela. I'm the Messiah. I am Marvel Jesus. A kiedy Deadpool odchodzi od Paradoksa, aby powiedzieć do kamery pieprzy Fox, teraz jestem w Disneylandzie, na ekranach widać Kapitana Amerykę przywołującego pioruny za pomocą Mjolnira, na środkowym ekranie słynne I am Iron Man, natomiast po prawej Czarną Panterę mówiącą do Sokolego Oka. Pomijając to wszystko, musimy zadać sobie najważniejsze pytanie. Dlaczego Thor płakał? Ale muszę ci, bratku, zadać jeszcze jedno ważne pytanie. Czy subujesz mój drugi kanał, na którym będziemy robić rzeczy niezwiązane z filmami? Jeśli nie, to serdecznie zapraszam. Link w opisie. Deadpool dostaje nowy strój wraz z katanami z Adamantium, z kolei my dostajemy serię klapsów i nieetycznych dotyków Wade'a przez Krawca. Paradoks wyjaśnia Deadpoolowi, że jego świat, Ziemia 10005, która jest również głównym uniwersum X-Menów, umiera, ponieważ stracił Wolverina. Na ekrany trafia scena z filmu Logan z 2017 roku. Jest jedna rzecz, która mi się tutaj nie zgadza. Cofnijmy trochę. Deadpool ląduje na rozmowie z Happym na Ziemi 616 w siedzibie Avengersów w marcu 2018 roku. Po odrzuceniu go przenosimy się do Ziemi 10005, 6 lat później, a od tamtej pory czas biegnie normalnie. Czyli racjonalnie rzecz ujmując, jesteśmy w 2024 roku. Wedle tego, co wiemy choćby z zapowiedzi Deadpoola przez Ryana Reynoldsa i Hugh Jackmana, akcja filmu Logan dzieje się w 2029 roku. Jak więc mógł być już nieżywy w 2024? Ale nieważne, przejdźmy dalej. Deadpool nie godzi się z wymazaniem jego rzeczywistości i ucieka z TVA, aby znaleźć Wolverina z innego uniwersum i uratować swój świat, a przede wszystkim Vanessę i swoich przyjaciół. To w tym momencie gwizdnął kubek, który widzieliśmy na początku filmu, oraz to ten moment, kiedy przenosimy się do wydarzeń opowiadanych podczas otwarcia filmu. W tej scenie jeden ze strażników mówi do Wade'a, że jest najgorszym gównem, jakie wyszło z Kanady. Nawiązuje on do tego, że Ryan Reynolds, aktor grający Deadpoola, jest Kanadyjczykiem. Rozpoczynamy również podróż w poszukiwaniu Wolverina, która przyniesie nam wiele alternatywnych odsłon tej postaci. W tle Deadpoolowi towarzyszy piosenka Hugh Lewisa and the News, The Power of Love. Zaczynając, mamy zwyczajnego Wolverina, lecz z prawdziwym komiksowym wzrostem, który wynosi 160 cm. Następnie Deadpool ląduje w postapokaliptycznym miejscu, gdzie spotykamy Age of Apocalypse, Wolverina z Ziemi 295, który używa pseudonimu Weapon X. Kolejne miejsce to kasyno oraz Patch. Patch to alter ego Wolverina związane z Madripurem. Dalej nadszedł czas na chatkę gdzieś w lesie. Prawdopodobnie jest to nawiązanie do Old Man Logan, natomiast scena ta wygląda jakby nie była prawdziwą wersją Wolverina, a odwzorowaniem Clinta Eastwooda. Clint Wolverine Eastwood strzela do naszego najemnika, a ten ląduje pośród gromady ludzkich czaszek, poznając Wolverina powieszonego na wielkim X. Jest to Wolverine z komiksu Uncanny X-Men. Następnie Deadpool spotyka klasycznego Johna Byrna w brązowych i jasnobrązowych kolorach jego stroju. W tym momencie Wade również mówi do niego: znalazłeś Hulka w tym outfitie, wiesz? Na co Wolverine wyciąga pazury, a my w ich odbiciu widzimy Hulka. Jest to odwzorowanie okładki komiksu The Incredible Hulk numer 340. Deadpool, myśląc, że w końcu znalazł prawdziwego, normalnego Wolverina, palącego cygaro i interesującego się motocyklami, strasznie się podjarał. Jednak to, co mogliśmy zobaczyć, to Calverine. Tak, Wolverine odgrywany przez Henry'ego Cavilla, znanego z postaci Supermana z DC Comics. W końcu Wade dociera do obskurnego baru z bardzo pijanym Wolverinem, a ujęcie, które dostajemy, jest nawiązaniem do trailera gry Marvel's Wolverine, wypuszczonego we wrześniu 2021 roku. Deadpool, próbując podnieść pijanego w trzy dupy Wolverina z ziemi, zauważa, że ma pod ubraniem komiksowy żółto-niebieski kostium. Przełamuje więc ponownie czwartą ścianę i mówi: That only took 20 fucking years. Nawiązuje on tym do faktu, iż od pojawienia się pierwszego filmu o X-Menach ponad 20 lat temu, Fox, które odpowiadało do tej pory za postać Wolverina, odmówiła umieszczenia tego stroju w filmie, wręcz wyśmiewając jego wygląd. Ale teraz, kiedy Disney przejął pałeczkę, mogliśmy to w końcu zobaczyć. Wracamy do TVA. Deadpool przedstawia Paradoksowi nowego Wolverina, aby naprawić swoje uniwersum. Kiedy Wolverine się ocknął, Deadpool rzuca tekstem: Welcome to MCU, by the way. You're joining at a bit of a low point. Wade w tym momencie żartuje sobie z prawdziwej sytuacji MCU, kiedy to wielu fanów z ostatnich lat wkurzyło się, że MCU tworzy masę filmów, ale wcale nie są tak mocne i dobre jak kiedyś oraz naprawdę sprzedają oraz oglądają się gorzej niż poprzednie. Aż nie wierzę, że twórcy pozwolili mu powiedzieć ten żart. Wkurzony Paradoks wysyła naszą dwójkę do Voida. Tak w skrócie, Void to miejsce na końcu czasu, gdzie każdy, kto zostanie tam wysłany, po prostu w pewnym momencie umiera.
Pierwsze co widzimy obok konającego Deadpoola to komiks Secret Wars numer 5. Okładka komiksu przedstawia doktora Dooma. Fakt, że ten skrawek papieru się tam znalazł, prawdopodobnie nawiązuje do tego, że w 2027 roku premierę będzie miał film Avengers Secret Wars, w którym, jak już od niedawna wiemy, w rolę doktora Dooma wcieli się Robert Downey Jr. Na okładce leży butelka Pinko Doce. Jest to napój przy produkcji, którego pracował Hulk w filmie Incredible Hulk z 2008 roku. Kiedy wnerwiony Wolverine podnosi Deadpoola za pomocą swoich szponów, w tle widać szczyt CN Tower, wieży telewizyjnej znajdującej się w Toronto w Kanadzie, ponownie nawiązując do pochodzenia Ryana Reynoldsa. Dalej zobaczyć możemy pośmiertnie wysłane studio 20th Century Fox, które, powtórzę kolejny raz, miało wcześniej prawa do Deadpoola i Wolverina, ale zostało wykupione przez Disneya. To może być również całkowity przypadek, ale w filmach o X-Menach wydanych przez studio Fox literka X była podświetlona przez chwilę dłużej niż całe pozostałe logo podczas intro. W tym ujęciu, z tego co zostało na powierzchni, widzimy, że wystaje tylko literka X z całego Fox, nawiązując do X-Menów. Jest również Helicarrier, czyli lotniskowiec tarczy, zwłoki tych paskudnych Chitauri Leviathans, mamy również słynne piramidy, Golden Gate Bridge zniszczony w X-Men Ostatni Bastion, most brukliński, mamy również ramię, które nazywa się Canada Arm. Robotyczne ramię stworzone przez Kanadyjczyków stosowane na pokładzie wahadłowców NASA. Jest nawet na nim flaga Kanady oraz napis Kanada. Wszystko to oczywiście nawiązuje do pochodzenia Ryana Reynoldsa. Po chłopaków przyjeżdża kawaleria, a jednym z samochodów jest ten dostawczak z lodowym rożkiem na dachu, który wygląda zupełnie jak ten z serialu Marvela Moon Knight. Jest również Fantastic Car przewodzący całym sznurem pojazdów. Mamy też samochód, w którym jeździ Red Skull w filmie Kapitan Ameryka Pierwsze Starcie, z tym wyjątkiem, że emblemat na masce to nie Hydra, a hełm Ironmana. Ogólnie wszystkie sceny, zwłaszcza poruszania się pojazdów, ujęcia, postacie nawiązują do Mad Maxa, filmu, w którym po nuklearnej katastrofie świat stał się pustynią, a ci co przetrwali, walczą o wolność. Nawet sam Deadpool, podnosząc głowę szabloziemnego, krzyczy: "Behold! The head of your precious queen, Furiosa!" Nawiązując do filmu Furiosa, saga Mad Max. Pojawia się kilka postaci, ale wspomnę tylko o Pyro, który jest postacią znaną z wczesnych filmów studia Fox o X-Menach, oraz Johnny Storm, znany również jako ludzka pochodnia. Postać ta jest grana przez Chrisa Evansa, który w MCU jest aktorem odgrywającym rolę Kapitana Ameryki. Stąd podekscytowanie Deadpoola, który myśli, że Johnny zaraz skrzyknie Avengersów i ich uratuje. Chwilę później Johnny wspomina, że w Wojdzie znajduje się Eliant. Powiedziałbym kto to i skąd się wziął, ale Deadpool zrobi to za mnie. Eliant. Eliant is in this thing? From Loki season 1 episode 5? Ekipa zostaje dowieziona do władczyni Voidu, czyli Cassandry Nova. Jej siedziba to ogromny strój Ant-Mana, a ta łysa czacha nie jest przypadkowa. Cassandra Nova jest złowieszczą genetyczną bliźniaczką Charlesa Francisa Xaviera, aka Profesora X. Chłopaki wymykają się Cassandrze, a my przechodzimy do momentu, kiedy poznajemy Dogpoola, najbrzydszego pieska 2023 roku w Wielkiej Brytanii. Mamy również Nicepoola, który pożycza Deadpoolowi i Wolverine'owi swoją Hondę Odyssey. W pewnym momencie Deadpool przedstawia Nicepoolowi Logana, mówiąc, że zazwyczaj chodzi bez koszulki, ale od czasu rozwodu się zapuścił. Jest to mocny żart, gdyż Hugh Jackman naprawdę po aż 27 latach małżeństwa w 2023 roku rozwiódł się z Debra Lee Furness. Podczas walki czerwonego z żółtym możemy zobaczyć, że na klapie samochodu widnieje naklejka Coexist, która to odwołuje się do pokojowego współistnienia trzech największych religii świata: chrześcijaństwa, judaizmu oraz islamu. Patrząc na posiadacza samochodu, wcale mnie to nie dziwi. Ale co najciekawsze, logo to zaprojektował Polak, Piotr Młodożeniec. W pewnym momencie Wolverine napierdziela głową Deadpoola w radio. Jest to nawiązanie do pierwszego filmu, kiedy to jeden ze sługusów Ajaxa robił to samo z głową Deadpoola w tamtym samochodzie. Wynosimy się z Voidu z powrotem na Ziemię 10005. Sklep, do którego Cassandra wstrzyknięciem palca wrzuca Deadpoola i Wolverina, nosi nazwę Liefelds. Jest to nawiązanie do Roberta Liefelda, amerykańskiego rysownika i scenarzysty komiksowego, który współtworzył postać Deadpoola w komiksach. Na Ziemię 10005 dostaje się również cała reszta różnych odmian Deadpoola. Na sam początek Dogpool wraz z Nicepoolem, który próbuje odzyskać swojego pieska. W tym momencie Deadpool mówi, że pies ma prawo wybrać, kto będzie jego papa, a więc pyta Dogpoola, czy woli oryginał, czy Vanna Wildera. Deadpool nawiązuje tym do filmu Wieczny Student, w którym to Ryan Reynolds wcielił się w główną rolę postaci Vanna Wildera. Nicepool, rozumiejąc, że żart pochodzi ze świata zewnętrznego, mówi Deadpoolowi, że też potrafi łamać czwartą ścianę i zwracając się do widza mówi: "The proposal." Tym samym, tak jak Deadpool, nawiązuje do filmu Narzeczony Mimowoli, w którym główną rolę u boku Sandry Bullock również grał Ryan Reynolds. Przechodząc dalej, jedną z wersji Deadpoola jest Ladypool, w której postać wcieliła się sama Blake Lively, czyli żona Ryana Reynoldsa. Ale cofnijmy się na chwilę do momentu poznania Nicepoola. Nicepool przedstawił się naszemu Deadpoolowi oraz powiedział do niego: "Poczekaj, aż poznasz Ladypool, jest przepiękna. Niedawno urodziła dziecko, ale kompletnie nic po niej nie widać." Ta scena dialogowa nawiązuje do faktu, iż Blake Lively naprawdę urodziła dziecko w 2023 roku. Co przenosi nas do kolejnej postaci, czyli Babypoola. Babypool jest grany przez roczne dziecko tej dwójki, Olina, o którym właśnie wspomniałem. Kolejną dość ważną postacią jest Kidpool. W rolę tę wcieliła się córka Ryana i Blake, Ines.
Mamy również masę innych, których można znaleźć w komiksach, ale nie będę ich wszystkich przedstawiał. Oryginalny Deadpool i Wolverine przedzierają się przez 100 innych Deadpooli. W pewnym momencie widzimy autobus od boku, na którym znajduje się podobizna nikogo innego jak samego Stana Lee. Obok widzimy napis Your Friendly Neighborhood Cleaners, co jest oczywistym nawiązaniem do słynnego Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Mamy również napis Stan Lee Czyściciel, wojownik brudu od 1922 roku. 1922 to był rok urodzenia Stana Lee. Chłopaki idą na szarmę, czyli swojego rodzaju kepsika. Deadpool w tym momencie mówi, że to Avengersi wynaleźli szarmę, czy nawiązują do końcówki filmu Avengers z 2012 roku. Tam również cała ekipa po walce poszła na kepsika.